to lektura dzisiejszej Ewangelii. Żydzi nie przyjęli Jezusa, nie przyjęli świadectwa nosiciela, ani Ojca Niebieskiego, ani dzieł Jezusa jako dowodu jego posłannictwa. Nie chcieli zrozumieć Pisma Świętego, które tak często mówi o przyszłym Zbawicielu. Nawet Mojżesz świadczył o Chrystusie, ale oni nie rozumieli. Jaki jest powód tego oporu? Jezus wyjaśnił. Nie macie w sobie miłości Boga. Odnoszenie się do Boga nie jest procesem intelektualnym, ale aktem miłości. Przez miłość Bóg chce dotrzeć do człowieka i drogą miłości zbliżamy się do Boga. Odrzucenie Jezusa przez naród wybrany święty Jan ubolewa na wielu stronach swojej Ewangelii. Przyszedł do swoich, lecz swoich go nie przyjęli. Czy akceptujemy osobę Jezusa? Tak, wierzymy w Niego. Ale czy Jezus jest centrum całego naszego życia? Czy Chrystus przenika całą naszą działalność? Czy On jest pierwszą myślą dnia i ostatnią myślą przed odpoczynkiem? Nasz chrzest to zanurzenie się w Bogu. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje go. I przejdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Jesteśmy świątynią Boga. Nasze życie jest jak modlitwa mszalna. Z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Święta Katarzyna ze Sieny usłyszała od Jezusa: Ty myśl o mnie, ja będę myślał o Tobie. Tak wygląda nasze pielgrzymowanie do Ojca. Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem szczęśliwego spotkania z Jezusem w miłości. I przez miłość Jezus się objawi w naszym życiu. Kto mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.